Siema, siema, witam, witam w nowej serii. Gramy po prostu zwykły survival. Nic nowego. Nie no, żartuję, przecież widzicie tytuł jaki jest. Generalnie to nie jest zwykły survival. Generalnie stworzyłem z Minecrafta psychologiczny horror. Się psychologiczny, dałem kilka modów, które urozmaicą nam grę. Mam nadzieję, że będzie dosyć straszna, bo jest taki jeden dosyć dobry mod straszny, który będzie nas straszył. Ale przekonacie się trzeciego dnia, o co chodzi dokładnie. Nie chcę wam spoilerować. Na pewno będzie się dużo rzeczy się działo. Bardzo dużo. No ja się to generalnie zdradzę wam, po co ja będę trzymał, nie potrafię trzymać to nic. Generalnie będzie nas ścigała pewna legendarna postać, czyli Herobrine. Nie się ścigała, no. Zobaczycie o co będzie chodziło. Tyle wam powiem. Generalnie ktoś do nas dołączy, właśnie ta. Owa legendarna postać. Ale to się przekonać. No się nie jako grać, mi chodziło jako, że mod. No ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. I generalnie trzeciego dnia wszystko się dzieje, dlatego teraz mamy taki head start, gdzie możemy się przygotować na nadchodzącą zgubę naszą, naszego świata bardziej. Generalnie będzie się działo. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. A jak się wam seria spodoba, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, który moment wam się filmik podobał, albo czy w ogóle wam się filmik podobał, do którego momentu oczywiście trwaliście. I też subika dajcie, bo tylko 1% subskrybuje mój kanał po obejrzeniu filmiku. Także no, zróbcie coś, zostawcie suba, zostawcie coś po sobie. Dobra, już nie jedę. Więcej prosił, starczy. Kontynuujemy z prawdziwą rozgrywką. Myślę, że na razie pierwsze 3 dni mamy head start przed naszym kolegą. Będzie chill, chociaż ja już czuję się dziwnie. Jakby tutaj. Kurde, zrąbałem. Generalnie jest kilka modów. Ten jeden, który mówiłem na początku, który będzie dodał postać po trzecim dniu. Drugi to jest tak, że w nocy będzie kompletnie ciemno. Kompletnie. Nic nie będzie można zobaczyć, nic. A czwarty to plecaki, żeby trochę było łatwiej się przemieszczać w tym ciężkim świecie. Ciężkim, no. Będzie ciężki dopiero za 3 dni. Ale te 3 dni szybko zlecą. Pierwsze. Także mam nadzieję, że dożyjemy do 100. dnia. Bo mam takie plany, że jeżeli seria się przyjmie, że będziemy 100 dni napierniczać. Chyba, że zginiemy. Mam licznik. Jak zginiemy do 5 razy, to seria się kończy. 5 razy. Nie ustawiają hardcora, bo na pewno zginiemy 3 razy. Ale jak zginiemy 5 razy, to się seria kończy. Po prostu. Przestaję nagrywać następne odcinki. Także no, nie wiem, co ja tutaj kopię ścian chałupę. Kopać. Bo jakbym ustawił hardcore, nie wiem, bym zginął nie stąd, to byśmy stracili cały świat. A tak to ja sobie po prostu ustalę, na czym będą zasady i będziemy się ich trzymać. Ach, dobra, mamy pierwsze rzeczy. Kurde, ale jeszcze zapomniałem, że oprócz modów jest oczywiście teksturpa, który dodaje stare tekstury. Jak chyba sprzed 8 lat albo 9, już nawet nie pamiętam, kiedy były te tekstury. Tak samo i dźwięki też nowe. Znaczy nowe, stare, no ale zmienili. Twórca teksturpaka zmienił po prostu. Które mi się mega podobały, poczuć nostalgię. Generalnie to moim zdaniem ten mod wcale nas nie będzie straszył, tylko po prostu atmosfera Minecraft, bo Minecraft jest moim, znaczy moim zdaniem, no ogólnie Minecraft jest po prostu horrorem. Znaczy, może ludzie nie biorą tej gry jako horror, ale wyobraźcie sobie, siedzicie sobie, gracie i słyszycie nagle, że ktoś za wami idzie. Odwracacie się, niczego nie ma. Po prostu ta pustka w tym świecie, że wiecie, że nikogo nie ma. I jak coś usłyszycie, co jakiś dźwięk, którego wy nie wydaliście, to już w ogóle. To już jest po prostu strach. Ciężko mi się wysławiać dzisiaj. Ogólnie na YouTube się jakoś ciężko wysławia. Nie mogę się wysławić. No ale mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz. Ale co, no, tak naprawdę od długiego czasu nie nagrywam. Niby mam kanał długo, tak samo nagrywam sporadycznie od
Znaczy sporadycznie, rzadko od sierpnia. Teraz będą się częściej odcinki pojawiać, postaram się, mam nadzieję, że właśnie z tej serii, że się przyjmie. No to w końcu Minecraft, każdy lubi Minecrafta. Nie? Mordo. Nie masz rodziców, dorastaj sam. Tylko nie bądź jak Batman. Nie szukaj mnie później. Dobra. Trzeba znaleźć jakiś spocik, żeby zbudować chałupę. Więcej drewna zawsze na propsie. Generalnie nagrałem to drugi raz, bo... No nagrywałem pierwszy raz, to nie wyszło. Dźwięk był zrąbany. Kurde, nie tak głośno. Tak, te trójki podgłośnie. Oj, a tak. Dobra, no to jest muzyczka w tle. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zakuszać. Właśnie się w poprzednim odcinku zrąbał mikrofon. Się mikrofon, dźwięk. Było mnie mega bardzo cicho słychać. Nie wiem, co się stało. Kurde, tak na dwójka. Dwójka chyba styknie. Mam nadzieję, że to głośno słyszycie. Znaczy, mam... Nie mam takiego nadzieję. O kurde! Że po prostu git to słyszycie. Mam takie nadzieje, chciałem to powiedzieć. O tak. Przestraszył ten kurczybyk mały. Mamy jakieś siedzenie, trochę coś tam mamy. Dobra, trzeba znaleźć jakieś idealne. O, z więcej zwierząt, to ja lubię. Ty, ale dziwne drzewo. Ale fajne się zrobiło. Dobra. Siekierka jest fajna, polecam robić siekierkę, jak zaczynacie. Taka jedna siekierka, ile zadaje? 9 ataków. Więcej niż chyba diamentowy mieczyk. Tylko ta prędkość jest zabójcza. Wolno się odnawia, niestety ta wersja Minecrafta jest zrąbana. O, pierwsze żelazko. Ile? Aż dwa. Węgiel też się przyda. Nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że tylko zadziała i będzie nas straszył trochę. Bo to też nie jest ustalone. Jak on będzie się często respił. Wiem, że musimy się mega przygotować na dzień trzeci. Musimy sobie wybudować do tego czasu chałupę, uzbierać jedzonko i się zamukrujemy w domu. Ale tam są jakieś wilki. To jest jakaś dziura. Dobra. Coś tu jest jeszcze? Chyba nie. Dobra. Bierzmy sobie więcej jedzonka. Ale dopiero zauważyłem, że eksos jest innego koloru niż zielony. A ludzie nie się na to patrzy. Też jak były te tekstury, to chyba jeszcze ekspa nie było. Nie pamiętam, albo wchodził. Ja zniszczyłem te drzewo? Nie przypomina sobie, że... Chociaż? Ja chodzę w kółko? Czy się daje? Dobra, nic się nie stało, lecimy dalej. Tam jest jakaś polanka. A nie, chyba stąd ogólnie przejdę. A zobaczymy, bo to gdzieś będzie stała skrzynka. O! Dobra, pierwsze budowle, które są nowo dodane. No jest więcej tego typu budowli. O, ty! To my ci zabiliśmy rodziców, pamiętam cię mordę. Dobra, rośnij, rośnij, potrzebny nam bekonik. Dobra. Może tutaj się gdzieś budujemy, taka polanka, gites, widok na morze. Palmy. Prawy. Tutaj tak na wzgórzu, dobra. Bo się robi noc. Ale mamy wełnę. Jeszcze nie mogę się przespać. Niestety, nie mogę. Nie wiem czemu, już jest ciemno. Chyba nie wiem, móc się położyć. Co tam jest? Osły. Dobra, osły to jest... O, dobra, mamy blisko wejście do jaskini, elegantko. Nie poniosłem pochodni. Może zaraz ujrzymy, jak się zrobi ciemno. Czy gdzieś tu była ta skrzynka? No nie pamiętam. O, tam kolejny budowla. Coraz więcej ich się pojawia. Generalnie one nie są na świecie, jak się ładuje świat, tylko... On je stawia.
Jak się odwracamy, na przykład nie ma nas w jakimś terenie. I to jest mega pomysł, mega dobrze zrobione. Nie wiem, czy jest drugi taki mod, który coś takiego, taką mechanikę zaimplementował. W ogóle ten mod jest mega mało popularny. Chyba będę pierwszym na polskim YouTubie, który robi z tego filmik. Nie wiem, czy on jest nowy, bo ja się wiem, że aktualizacja wyszła 9 marca. Ale nie wiem, kiedy wyszedł oryginał, chyba też gdzieś w styczniu. Ale dla zagranicznych youtuberów jest mega dosyć popularny, tylko w Polsce. Jakoś nikt chyba nie odnalazł tego moda. Zresztą też przypadkiem znalazłem ten mod. Ponieważ na TikToku mi się świetlił. No ale cóż, no zobaczyłem, pobrałem. Jak na razie wrażenia są zarąbiste. Fajnie się gra, klimacik jest. Cały czas czuję, że coś mnie obserwuje. Siedzę obsrany. Coś mi zaraz może wyskoczyć, jak sobie dekopało. Chociaż wiem, że dopiero 3. dnia. A mam takie wrażenie, że to był bait, czy coś w tym stylu. Ale nie wiem, no. Zobaczymy, jak będzie 3. dnia. Dobra, zrobimy sobie ten cały dircik, wyrównamy terenik, zrobimy AUP. AUP, 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 AUP. Dobra. Nie wiem, czemu tak zrównałem, chociaż tutaj nie będę. Chociaż? Nie, tutaj będę. A nie, podniosłem wtedy skrzynkę. Dobra, zapomniałem o tym, że podniosłem w ogóle. Zrobimy też sobie piecyk, żeby mogło się nam jedzonko elegancko przypalać. Dobra, dobra, dawaj baraninę. Niech się nam przypali baranina. Teraz zrobimy sobie taki prowizoryczny domek. Taki nie za duży, nie za mały. Dobra. Fajne są te dźwięki, słuchajcie tego. Zarąbiste, co? Daje klimat. Daje mega klimat. Starczy nam? Kurde, jednego kamienia nam zabrakło. Będziemy wykopać. Ciekaw, czy to był bait, czy bez skitu 3. dnia się pojawiło. Na pierwszy się nie dożyłem 3. dnia. O kurde. Czy ja chcę tam schodzić? Co to było? To był pająk? To był pająk, czy co to było? Dobra, nie wiem. Świeciły się oczy, nie wchodzę tam na razie. Nie mam potrzeby. Tylko tutaj kamień, muszę sobie kopać trochę kamienia. Przyda nam się. Dobra. Trochę więcej chyba nam się przyda niż te 15. Dobra, tak 132 se skopiemy. Mam nadzieję, że początki. No, początek to tutaj to wiadomo. Klasyczek trzeba zrobić trochę tego kamienia. Mam nadzieję, że początek wam też się spodoba. Chociaż tutaj jest mniej akcji. No i za dużo kopałem. 40, dobra, przydało mi się. Mniej akcji, ale to jest takie budowanie napięcia. To było. Ale dobra, to osły chyba. Nie pamiętam, czy osły wydałem dzięki, czy nie. W ogóle tak dawno grałem. Tak dawno temu grałem tego Minecrafta zwykłego na survivalu, że to. Nie pamiętam już w ogóle niczego. Survivala. W ogóle jak kupiłem Minecrafta, to od razu zacząłem grać mody albo na serwerach. Ani razu chyba jeszcze nie grałem tak o. Na zwykłym survivalu. Samemu. Ale w tych survivalach jest coś niepokojącego, strasznie. Kiedyś tu pamiętam granty, jak oglądałem te creepypasty, to tym, o. Przerobranie, to sam się bałem w ogóle grać Minecrafta. Potem wam jeszcze też opowiem pod koniec odcinka, jak już będziemy na dniu trzecim, historię. Która będzie bardziej w klimacie tego, co nam się wydarzy. Generalnie wiecie, że tam Herobrine to jest taka legenda, bla bla bla, to chyba każdy wie. To jest miejska legenda, uuu. To było, a po to EXP mi dodało taki inny dźwięk. A jak nie zapomnę, to wam powiem, jak nie, to możecie przypomnieć mi w komentarzu, jak zapomnę. To na następnym odcinku wam powiem. A pewno będą dwa testowe, jak się przyjmie, to będę dalej nagrywał. Ale powinna się chyba przyjąć, bo to. Nie widzę, czemu miałoby się nie przyjąć. Dobra, zrobimy sobie cały domek. Dobra, myk.
Ty z wełny sobie zrobimy. Nie trzeba, będę się ograniczał. Mamy wełnę. Robimy sobie dywanik. Tutaj sobie. Nie no, chciałem pierdyknąć sobie brązową wełnę na środku, ale trochę dziwnie by to wyglądało. Ale kiedyś Minecraft był prostszy. Właśnie jak, właśnie te tekstury były. Nikt nie zważał na to, jak się buduje. Każdy budował krzywo, brzydko. Ale to tak robiło się łałek, było coś wyrąbanego w kosmos, zbudowanego takiego dużego. Co ja robię? Coś trzeba zrobić. A da. Robimy tak, że nie, no nie. Musimy jeszcze jeden wyżej zrobić, żebym mógł skakać. A nie będę mógł skakać, co wtedy będzie? Przypał. Dobra, tak zrobimy, tutaj postawimy. Wybudujemy sadaszek. Myślę, że zaraz schodki zaczniemy budować, żeby dach wykończyć. Ty speedrun robienia domku. Pierwszy dzień. No, nie, to już nie jest pierwszy, to jest drugi. Ty dobra, to jest już drugi, ty został jeden dzień. Jeden dzień został. O kurczę, szybko to minęło, zapomniałem. To już jest drugi dzień, kurde. Ale się zacznie akcja. Dobra. Budujemy sobie taki daszek. Tylko jeden dalej. Trzeba cię poradzić, jak budować dach w Minecrafcie. Jakby coś potrzebował. Dobra. Tu sobie postawimy ten blok. Dobra, musimy więcej schodków, potrzebujemy więcej schodków. Majdy, więcej schodków. Dobra, wykorzystamy sobie całe to. 15 schodków wystarczy chyba, ale. Oj! Musi podsadzić jeden. Dobra. Tak zrobimy. Myk. Myk. Ale to już nie muszę jednego wyżej. Tutaj se zrobimy w ten sposób. Oj, źle mi się wybudowało. Nie, kurde! A się zdrąbałem dachu. Dobra. Tutaj mam z drugiej strony. Co? Co? Bez kij, to zabrakło mi z 10 schodków. Kurde, musimy się wracać znów. Musimy też później drewno narąbać. Mamy to 40 drewna. Jeszcze sobie tutaj dircika. Budujemy na nim tak, o jeden w dół jeszcze. Dobra, to co? Przy dach skończony. Zaraz noc, kurde, musimy się śpieszyć. Dosłownie mało czasu nam zostało. A co to skończyć przed tym dramatem, co się zaraz będzie działo. Dobra, idziemy po piasek, musimy sobie okna zrobić. Żeby było bezpiecznie w domku. Dobra, ty, ja myślałem, że. Nie, dobra, już mam skidę, to nie myślałem, że coś tam stoi. Dobra, akurat się nam skończyło. Ja klimatycznie, gdzie ten domek wygląda, taki na wzgórzu, taki mały, samotny domek. Idę do tam. Dobra, to jest osioł, tylko jadę. Dobra. A, drzwi jeszcze zrobię. Dajmy drzwi. Mam nadzieję, że, nie, że to nie może nam niszczyć domku, bo się kurze taki fajny domek wyszedł. O, wiem, co jeszcze zrobię. Farmę sobie pierdolniemy. Dobra, z wełny chciałem motykę robić S. Robimy sobie taką małą farmę. Zabrakło nam dwóch, dobra, musimy dwa. Kurde, już ciemno.
A nie, tamten to był pierwszy, ten jest drugi, to teraz trzeci. Dobra. Myślałem, że mi coś się porąbało dniami. Dobra. Dajcie jeszcze. O, mamy. Zrobimy sobie taką małą farmę. Przeniesiemy wszystko do domku. Myślę, że jeszcze w nocy trochę pobudujemy, żeby. No, żeby trochę jeszcze spokoju mieć. Spokój przed tym, zanim to też przyjdzie. Tak sobie zrobimy. Tutaj sobie pierdyknie pochodnie. Co jeszcze miałem zrobić? A. Crafting on tam. Zrobimy sobie płotki. Chyba pamiętam, jak się robiło płotki, nie wiem. Tak? Tak się robiło? Nie, ale jedno się przyda na odwrót. Dobra. Tak? Tak. Ale chyba za mało zrobiłem. O, ale ciemność się robi. Dobra, spieszymy się. Dobra, trochę patyczków jeszcze. Dobra, myk. Powinno styknąć, chyba powinno na styk być. Nieobyski to ten mocna ciemność to. Mega, mega ciemno jest. Dobra. Pora zacząć koszmar. Teraz się zacznie. Dobra, chyba wszystko normalnie. Nic nadzwyczajnego. Da się zobaczyć, jaki to jest, który to jest dzień? Nie, czy się pomyliło? Nie, to jest trzeci dzień. Prawie, że pewien. Nie, to powinien być. Nie wiem, czy to się liczy, że zerowy? Dobra, najwyżej to zobaczymy, jak to się stanie. Dobra, mamy tutaj. Zdobimy domek, myk. Tam taki. O, elegancko, kurde. Chata normalnie. Mucha nie siada. Na razie nic się nie dzieje. Dzień trzeci. Nic się jeszcze nie stało. Czy słyszałem kroki, ale nie wiem. Schowamy sobie niepotrzebne rzeczy. Dobra, to taki dźwięk tutaj. Dobra, chyba będę się cały czas odracał bez kitów. Mam wrażenie, że cały czas coś mnie obserwuje. No to chyba tylko nie. No nie wiem. Rozejrzmy się. Tam coś stało, czy mi się dawało? Chyba wydawało mi się tylko. Dobra, może tak zrobimy. To chyba będzie ładnie wyglądało. Nie wiem, niech tak będzie. Miałem się skupiać na ładności, a jednak. Dobra, zrobimy sobie teraz. Broń. Brońka. Mam siekierkę. Mogę połączyć, żeby tamtej nie wyrzucać, czy mogę? I to teraz. O! Siema morda. Co ty tutaj robisz? Nie wybuchaj. Nie, morda. O! Tak, niech cię. Dobra. Generalnie jak już mamy. Chociaż to nie wiem, czy to jest dzień trzeci. Nie jestem pewien, czy dobrze policzę. A chyba nic się na razie nie dzieje. Nie chcę biegać tak w kółko i patrzeć, czy coś się dzieje cały czas. Dlatego idziemy chyba po żelaza. Się przyda żelazo. Węgiel też w sumie. Mam nadzieję, że na mnie może gasić pochodni. Dobra, wchodzimy tu. Co to jest? Dobra, to jest Enderman. Czemu miał zielone? Czemu ty masz zielone oczy? Od kiedy ty masz zielone? Dobra, prawie mnie zabił. O, ty. Miał blok tego.
Czy ja chcę tam schodzić? No chyba muszę. Nie mam chyba innego wyboru. Siema. O kurde! Stary, dźwięk wybuchu creepera, ja. Zarąbiliście. Zresztą takie smaczki. Dobra, palcie się, palcie się. Czemu jak słyszę, jakby było ich z 10? Jakby za mną. I są chyba pode mną też. I tam jest chyba spawner, czy coś w tym stylu. Siema. Kurde, stary dźwięk łuku. O kurde, ile tu jest? Proszę coś wziąć. O! Dobra, wy się strzelajcie. Co to było? Słyszeliście to, czym się dawało? Chyba nie, czy mi się to wydawało? Chyba nie. Dobra, aż mi ciary przeszły, co nie? Po tym dźwięku. Dobra, to chyba wiemy, że już jest dzień trzeci. Dobra, lecimy dalej. Co się może jeszcze dalej stać? Jestem tego ciekaw. Dalej nie powiedziałem, bo już... Kurde, ten mod jest za ciemny, nic nie widziałem. Znienacka mnie napadł szkielet. Dobra, tu widziałem żelazo. Bierzemy sobie, oby kilka. Kurde, jedno wiedziałem, czułem tak właśnie, że gdzie tylko jedno. Skąd wy się bierzecie? Ale se expa nabije na was. I skąd wy się... Ja gram na normalu nie gram. Na easy gram. Dobra. Dobra. Już elegancko. Tutaj było żelazo, widziałem to. A tam widzę lapis. Ale kurde, to co nam... Śmiech, to my tak się przerałem. Nie spodziewałem się tego za Chiny. Ty, ale... Czy tam jest jasno? Dobra, coś dziwnego się dzieje. Przypominam już razu. Jedno bo jedno, ale jednak. Ty, łuk mam, dobra, mam łuk. Dobra, zbieramy węgiel. Wracamy się, żeby to szpalić. To jest woda? Tak, to jest woda. Dobra. Tam se creeper chodzi. Czy jest stary dźwięk? O! Jest dźwięk jak kiedyś, ale zarąbiliście. Dobra. Jesteśmy już na chałupie. Dobra miejscówka generalnie na chałupę. Blisko cave'a, blisko morza. Żyć nie umierać. Palimy sobie żelazo. Dobra, coś tu jest? Chyba nie. Trochę tu się już palało. Pójdziemy pościnać drewno za ten czas. Też by się przydało trochę drewna, bo mam już mało. Ale jest klimacik, musicie to przyznać. Dajcie znać, czy czujecie ten klimacik w komentarzach. Dobra. Myślę, że tak stack uzbieramy. Uda nam się stack. Drewna nigdy za mało.
Wręcz przeciwnie, zawsze się przyda go dużo. Oj. Rąbałem. Dobra, łapką to zetniemy. Dobra, będzie więcej niż tak, no. Elegancko. Posiejemy. Zarąbisty lasek kodą. Ty je... Ja coś tam... Nie, wydawało mi się. Chyba. Nie jestem pewien. Być może. Dobra, posadzamy sobie tutaj drzewka. Na razie na chillku. Dobra, jeszcze 5 z tych tam zostało. Dobra, zaraz noc, ale na razie jest spokojnie. Na razie. No dobrze. Spokojny start na propsie. Wyrzucę sobie do morza oczywiście. Nie wrzucajcie śmieci do morza. Ale tutaj na łatwiej. Dobra, to sobie rzucimy, bo już nie potrzebuję. Łuk zostawimy, 110 użyć, kurde. To jeszcze dużo. Wiem co zrobię. Zrobimy sobie takie... Podium, na się podium. Nie wiem, wydawało mi się, że sobie podwójne kroki. Dobra, ale generalnie zebraliśmy pierwszy dirt od Endermana, postawiłem sobie go tak, zrobimy sobie. Zrobimy jest też trochę pochodni, żeby trochę tu rozjaśnić. Tak postawiamy. Lampotki to przesuniemy. Potyk. Żeby było wszystko symetrycznie. Dobra, tak sobie zrobimy. Żeby było... O, mam pomysł. Robimy tak. Tak, o. Elegant. Teraz zniesiemy sobie na zewnątrz. Stoimy tutaj pochodnie. Gdzie nasza pamiątka po zabiciu pierwszego Endermana. To co, lecimy spać? Chyba ta. Ale następną noc zobaczycie w następnym odcinku. Dzisiaj był taki testowy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Niby się dużo nie działo, ale jednak klimat był chyba spoko. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał. Zostawcie suba, łapę w górę i napiszcie, jaki był wasz ulubiony moment. To widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i siema. Nara.